Cześć, nazywam się Krzychu Powłoski i chciałbym Wam przedstawić wiolonczelę. To jest Walter. Walter ma około 100 lat, tak samo jak ja, pochodzi z Gdańska. Wiolonczela należy do grupy instrumentów melancholijnych, nostalgicznych, raczej smutnych. Generalnie jesteśmy w tej grupie razem z Rożkiem Angielskim. Kompozytorzy, widząc tą naturalną nostalgię występującą w dźwięku wiolonczeli, często powierzają mi tematy poważne, smutne, jak powiedziałem, nostalgiczne, melancholijne. Dobrym przykładem niech będzie na przykład Walc kwiatów Piotra Czajkowskiego. Utwór bardzo radosny, lekki, zwiewny, feria radosnych barw. Zresztą posłuchajcie sami. Temat pierwszy, który normalnie gra waltornia. W środku utworu jednak trochę zaczyna się chmurzyć, jak obecnie na zewnątrz. I ten temat jest oczywiście powierzony wiolonczelom, czyli nam. Po tym smutnym temacie chmury się rozchodzą, by przejść w szaleńczą radość na końcu utworu. Kolejnym przykładem jest Karnawał zwierząt Camilla Saint-Saensa. Jedyny smutny i poważny fragment to Łabędź. Wiolonczela to oczywiście nie tylko nostalgia, potrafi też zabrzmieć mocno, czy wręcz brutalnie na dole. I na górze. Ale i tak najbardziej w pamięć zapadają śpiewne frazy. Wiolonczela też doskonale sobie radzi w muzyce rockowej. A nawet w muzyce metalowej. Zdarza się czasem, że na wiolonczeli gra się w dość niecodzienny sposób. Czasy się zmieniają, zmienia się też wiolonczela. A na koniec konkurs, związany z pierwszą kompozycją na tym filmie. Ile oper napisał Jan Sebastian Bach? Żegnam się z Państwem, mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, mam nadzieję, że to szaleństwo w końcu minie i spotkamy się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Dziękuję za uwagę.